Cześć. Dzisiaj przyszła pora na przyszłych lekarzy i nie tylko, czyli krótko mówiąc, przewodnik po biochemię. Na tym profilu rozszerzamy trzy przedmioty: biologię, chemię oraz matematykę. Matura z rozszerzonej matmy swoją drogą może Wam bardzo pomóc przy rekrutacji na niektóre uniwersytety medyczne w Polsce. Jeśli zastanawiacie się, czy odnajdziecie się na naszym biochemie i czy to jest Wasza bajka, to oglądajcie dalej. Profil biologiczno-chemiczny to niekoniecznie wąska droga na medycynę czy do laboratorium, aczkolwiek szkoła co roku wysyła grono osób na profil lekarski, kształcąc tym samym przyszłych doktorów. Po studiach medycznych otwiera się przed Tobą wiele możliwości zatrudnienia. Możesz poszukać pracy w szpitalach, instytucjach naukowych i badawczych, publicznej i niepublicznej opiece zdrowotnej. W Polsce oraz w całej Unii Europejskiej istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na lekarzy, więc studenci po studiach medycznych znajdują pracę niemal od ręki. Poza bardzo obleganym kierunkiem lekarskim, młodzież zainteresowana naukami przyrodniczymi ma bardzo szerokie możliwości wyboru ścieżki zawodowej. Inną opcją może być analityka medyczna czy biotechnologia. Absolwenci tych kierunków znajdą zatrudnienie w laboratoriach, czy nawet mogą pracować nad stworzeniem nowych preparatów medycznych. Inną opcją może być fizjoterapia, która cieszy się coraz większą popularnością. Osoby chcące iść na ten kierunek są empatyczne, lubią pracę z ludźmi, a ponadto nie chcą martwić się o zatrudnienie. Wymieniłyśmy tylko kilka opcji, a jest ich naprawdę wiele. Co wyróżnia nasz biochem na tle tych samych kierunków w innych szkołach? Przede wszystkim podejście indywidualne do uczniów. Nauczyciele przygotowują nas do matury, ale równocześnie dbają o to, abyśmy rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Z panią od biologii na przykład można zawsze porozmawiać o roślinkach i wymienić się swoimi doświadczeniami. Kadra nauczycieli z Żeroma uczy przede wszystkim z pasji i tego odmówić im nie można. Na własnym doświadczeniu podam inny przykład. Nie każdy nauczyciel praktykuje taką formę, ale u nas tak jest i sprawdza się świetnie. Na angielskim co 2-3 tygodnie przygotowujemy medical newsy. Jest to forma wypowiedzi prezentowanej w klasie, którą tworzymy na podstawie przeczytanych wcześniej artykułów po angielsku na tematy, które nas interesują. W tym wypadku związanych z medycyną, jedzeniem, zdrowiem czy nauką. Nauczyciele z przedmiotów kierunkowych są wymagający, ale przy tym świetnie tłumaczą. Więc jeśli ktoś się postara, na pewno da sobie radę. Na języku polskim realizujemy częściowo materiał z rozszerzenia. Większość nauczycieli wie, że matura z przedmiotów kierunkowych jest dla nas najważniejsza, więc nie zasypują nas nauką i zadaniami. Jak zarówno na chemii, jak i na matematyce przerabiamy zadania maturalne, najczęściej z maturalnych kart pracy. Dodatkowo na chemii posiadamy nadprogramowo zbiór zadań z PASDRO, co jest według mnie świetne, ponieważ skupiamy się na zadaniach, jak i na teorii. Podczas pandemii również dajemy sobie świetnie radę. Wszystkie lekcje przedmiotów kierunkowych prowadzone są bez zarzutu. Krótko mówiąc, bardzo polecamy! Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zachęcamy do zadawania ich w komentarzach. Z chęcią na wszystkie odpowiemy. Zapraszamy! Rekrutacja już 17 maja. Zastanawiacie się pewnie, co tak właściwie można robić po napisaniu matury z przedmiotów rozszerzanych na humanie. Otóż oferta studiów humanistycznych jest bardzo bogata.